Dziś w programie. Zakochałam się, a on mnie okradł. Na kogo polują oszuści matrymonialni? Kto jest dla nich łatwym łupem? Już za chwilę poznacie kobiety, które wpadły w sidła nieuczciwych amantów, którzy zostawiali je nie tylko ze złamanym sercem, ale też z pustym portfelem. Dlaczego dziewczynom tak trudno było na czas zerwać fatalną w skutkach znajomość? Zaimponowało mi w nim to, że samotny ojciec, właściciel firmy. Jest młodszy o 4 lata ode mnie, służy w nim amerykańskiej armii. Jest generałem i doradcą prezydenta. Przynosił śniadania do łóżka, zabierał na romantyczne kolacje. Także naprawdę to była taka piękna, piękna bajka. Po 8 miesiącach okazało się, kim naprawdę był wybranek Agi. To ile razem się uzbierało? 70 tysięcy przyszło. 100 tysięcy złotych. Dlatego nikt mi nie zwróci mojego cierpienia, mojego bólu, tego, co ja wtedy czułam, co ja przeżywałam. Masz kilkaset tysięcy długu, blisko pół miliona. Jak ty sobie w ogóle radzisz? No właśnie, nie radzę sobie. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Basia blisko rok temu spotkała w internecie wielką miłość wysokiej rangi amerykańskiego wojskowego. Zakochaliśmy się w sobie i planujemy... Już w tym roku miał przejść na emeryturę, ale niestety za półtora roku przejdzie, razem próbujemy zamieszkać. Ale póki co urlopu nie dostanie i ja ten urlop walczę. Nie widzieliście się? I nie widzieliśmy się. Jak myślisz, kiedy mama zobaczy się ze swoim? Najszybszy termin to będzie za półtora roku, kiedy odejdzie na emeryturę. W jaki sposób ty możesz starać się o urlop dla amerykańskiego generała? Próbowałam już kilka razy pisać do Departamentu Urlopu, bo tak mi Ray doradził, bo on sam kiedyś występował o ten urlop, ale musiał znać przyczynę, musiał podać taki powód konkretny, żeby... Po co mu ten urlop jest potrzebny, tak? Tak. No i ja wystąpiłam właśnie, taki powód znalazłam, bo chodzi o moje serce. Napisałaś w tym podaniu do Departamentu Urlopu, że ja mam chore serce i że potrzebujesz pomocy, tutaj. Tak. No, w ten sposób. No, no to wszystko było dobrze i część zapłaciłam, jak żądali na początku. Bo ale chodzi... jak może jakiś departament w Ameryce żądać od ciebie zapłaty za to, żebyś to wypożyczasz sobie generała? On nie może, nie. On nie może nic zrobić sam. Z tego względu, że to jest wojsko i oni nie mogą mieć dostępu do środków, wiadomo. Czyli, że kiedy oni im wypłacają? Oni dopiero, jeżeli jadą na urlop, to wtedy te środki uwalniane są. Bo do tej pory wysłałaś pieniądze na urlop, który miał kosztować 6 tysięcy dolarów. No, wiza tam była. Wiza, ale jaka wiza? Dla niego. Bo ale on musi mieć pozwolenie. No, ale... To znaczy, to jest wojskowa jakaś wiza, no nie wiem, ale właśnie, to jest prawdziwy dokument. Amerykanie nie powinni mieć wizy, prawda? Że no, Amerykanie nie potrzebują wizy, my potrzebujemy do Ameryki. On ma takie dokumenty. Jakie dokumenty? On mnie przesyłał. Że? No wszystkie wiarygodne, ja wszystkie sprawdziłam. No. Że potrzebuje wizy i za tą wizę, ile za wizę i za wizę? No. Za bilet, nie? A teraz im się przypomniało, że ten przelot będzie taki drogi z tego względu, że on nie może normalnymi liniami latać, tylko on musi czarterem lecieć, bo to jest pan generał. Ale skąd ty miałaś taką sumę do wolną? Miałam oszczędności. Pomogłam też mamie finansowo, bo miałam również swoje oszczędności. Czytając niektóre maile od Reja i również wiadomości zamieszczane na gadu-gadu i to, co on zawierał w tych, tych wiadomościach, jakoś przekonało mnie to do tego, żeby mu zaufać. No też oglądałyśmy dokument, film dokumentalny właśnie o tym generale i o tym miejscu, w którym się aktualnie znajdował, czyli w Afganistanie. A jak blisko już było do tamtego spotkania? Wtedy, kiedy już właściwie urlop, ta możliwość, tak, jego wyjazdu na urlop była zapłacona? To jakoś tak trwało z tygodnia na tydzień, nie? I potem się okazało, że prezydent Obama wstrzymał mu urlop. No. Ze względu na działania wojenne. No a jak przejdzie na emeryturę, to jakie macie plany? O czym piszecie w tych mailach? Planujemy, że do Stanów, nie? Pojechać. No bo on ma też takie zasoby i chciałby jeszcze coś z siebie dać. Udzielać się w polityce, chciałby zostać gubernatorem. Majętny człowiek. A czy oprócz wysyłania do ciebie maili był w stanie, nie wiem, zaskoczyć cię w jakiś szalony sposób? Próbował. Ale prezydent do mnie nie doszedł. Ponieważ?
gdzieś utknął. Dyplomata tak stwierdził. Jaki dyplomata? No bo to dyplomata miał przewieźć ten prezent. Ale poza tym jeszcze wyszła jeszcze jedna sprawa, że znowu tu jest duża opłata, nie? Za co? Znowu w dolarach, za to przesyłka. Ja już... Nie, ale powiedzcie, co to jest za prezent, za który trzeba płacić? Za samą przesyłkę trzeba zapłacić. No. Ile sobie zażyczył? 12 tysięcy. I że miałabyś przesłać na adres urzędu celnego te pieniądze? Tak. Posłuchaj, a powiedz mi, po co wysyłałaś pieniądze do Gany? Rej tam właśnie był, kiedyś tam szkoła się paliła, bo oni to bronili i on znalazł takiego chłopca. Mm-hmm. No i on się tym chłopcem zaczął opiekować, a Rej nie był w stanie już jemu przesłać, bo jak wiadomo, że jak jest na misji, nie ma dostępu do pieniędzy i mnie poprosił. I ty wysłałaś? I ja wysłałam. Ile? To chyba 2,5 tysiąca dolarów. To ile razem się uzbierało tych pieniędzy? 70 tysięcy przeszło. A jak długo to trwa? 8 miesięcy, teraz 9 miesiąc. Skontaktowaliśmy się w momencie, kiedy właśnie robiłaś wszystko, żeby sprowadzić tu swojego generała do Polski. A sprawą kluczową jest sprawa tego urlopu, za który trzeba zapłacić bardzo dużą sumę. Więc żeby to wszystko sprawdzić, musieliśmy sięgnąć do fachowców. Mhm. Pozwolisz, że zaproszę Krzysztofa. Proszę bardzo. Dziękuję, sierżancie. Przeglądaliśmy doniesienia prasowe, internetowe, trafiliśmy do was i okazuje się, że... To wszystko wygląda na jeden wielki fortel, jedno wielkie oszustwo, ponieważ zostały nam przysłane tutaj pewne dokumenty, to które... To są te dokumenty, które... Są, czy to są te dokumenty? Można stwierdzić, że dane zdjęcie jest sfabrykowane. Tutaj widać rozmazany tak zwany QR code. Tutaj jest wklejona w jakimś programie graficznym karta chip. Dokument nie posiada znaków wodnych, jak również jest błąd w tytule. Powinno być Army Forces, a nie Armed Forces. Osoba generała już w polskich doniesieniach i w waszych doniesieniach pojawia się nie pierwszy raz. Tak, zgadza się. Mhm. Dany materiał był już przez nas kilkukrotnie Sprawdzany, mówiąc kolokwialnie, przerabiany. Mhm. Tutaj mamy historię Haliny G., która uwierzyła, że rozmawia z angielskim dyplomatą i amerykańskim generałem. Oddała mu swoje oszczędności. Twierdzi, że służy w Afganistanie i znalazł tam skarb. Afganistan się zgadza. O skarbie nigdy nie rozmawialiście? Mhm. Czyli to inna wersja. Potrzebował jednak pieniędzy na wynajęcie samolotu do przewiezienia afgańskiego złota do Polski. Polka uwierzyła fałszywemu generałowi i przekazała mu ponad 200 tysięcy złotych. My sprawdziliśmy ten departament urlopów. Podałaś nam nazwisko osoby, która tam pracuje i teoretycznie jest podpisana, ale taka kobieta nie istnieje. Departament urlopów również nie istnieje w strukturze armii, a na pewno nie pod taką nazwą, jaka jest tutaj podana na tym dokumencie, bo sprawdzaliśmy to na stronie Pentagonu. Przesłaliśmy te wszystkie dokumenty do konsulatu amerykańskiego w Krakowie. I teraz odesłali nas do informacji, które można znaleźć w takiej gazecie amerykańskiej New York Times. I... Przetłumaczyliśmy ten artykuł. Jeżeli otrzymasz internetowy apel od generała Reja, i tu pada to nazwisko, które ty też podajesz nam, wysokiego rangą dowódcy amerykańskiego w Iraku, w którym prosi o wpłatę dużych sum w celu zwolnienia syna lub córki ze służby wojskowej, nie wierz w to. A z pewnością nie przekazuj 200 tysięcy dolarów. Generał zawiadomił, że stał się ofiarą przekrętu w serwisie społecznościowym, w ramach którego duże, lecz fałszywe korzyści obiecywane są w zamian za duże kwoty pieniędzy. Gdybyś weszła na jego profil na Facebooku, to znalazłabyś ten apel i informację o tym, że on po prostu ma jakichś ludzi, których się podszywają pod niego. Mhm. Co to znaczy? Wierzy. Skoro tak jest. Ja sama nie byłam w stanie tego sprawdzić, ale dlatego tutaj jestem, żebyście mi pomogli.
Tutaj trzeba działać szybko. Im szybciej zgłosimy się na policję, im szybciej opowiemy całą historię w szczegółach, bo trzeba tutaj powiedzieć, że potrzebujemy każdego szczegółu. Trzeba też jakby przynieść, zabezpieczyć całą korespondencję po to, abyśmy mogli wyszukać na przykład takich potknięć, jak właśnie na tym zdjęciu. Im dłużej zwlekamy, tym nasza szansa maleje, ale to nie znaczy, że w ogóle nie odzyskamy tych pieniędzy, bo jest na to spora szansa, tylko to zależy już tylko od nas. Kasiu, co teraz będzie z tą miłością? Ja już jest chyba po. No będę musiała przeżyć, no co, mam inne wyjście? Olu? Nie masz, a brak wyjścia dobrze robi na motywację. Ja bym namawiała, żeby jednak jutro zacząć dzień od wizyty w komisariacie. No tak trzeba zrobić. Dziękuję, Basieńko. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dziękuję, że byłaś z mamą. Dziękuję, proszę. Dziękuję. Aga liczyła na to, że pokochała z wzajemnością mężczyznę poznanego przez internet. Oczarował ją, spotkali się i zniknął. Odezwał się po pół roku, wytłumaczył całą sytuację, że musiał wyjechać z córką na operację do Berlina. No i właśnie wrócił po tej operacji, dlatego odnowił kontakt. Zaimponowało nim to, że samotny ojciec, właściciel firmy, a jednak próbuje sobie dawać radę i z obowiązkami związanymi z pracą, jak również z obowiązkami wobec swojego dziecka. No, uznałam, że to chyba może być to. Po 8 miesiącach okazało się, kim naprawdę był wybranek Agi, z którym planowała ślub. Jak patrzysz na te tytuły, to... No to mu się telepie. Po przerwie. Namierzyłam jego dowód osobisty. W dowodzie była data urodzenia zupełnie inna niż podawał. I był kwit z lombardu na zastawione moje PlayStation. Zabrał moje auto, wymienił mi opony, żebym jeździła bezpiecznie, wymieniał żarówki, przynosił śniadania do łóżka, zabierał na romantyczne kolacje. Naprawdę to była taka piękna, piękna bajka. Ten człowiek, jak się okazało później, to jest wieloletni oszust. Na 25 lat jest przestępcą, jest świadkiem koronnym. W najbliższy wtorek nastolatki, które przestały chodzić do kościoła i rodzice, którym się to bardzo nie podoba. Bałam się chodzić na religię, ponieważ jeżeli raz chociaż w miesiącu nie poszłam do kościoła, przyszłam na religię, ksiądz zadał pytanie, czemu nie było cię w kościele. Tłumaczę mu, nie mogę. Wstał przede mną, oczy w ogóle na mnie, zaczął na mnie krzyczeć. Strasznie się bałam i no i od tego się praktycznie zaczęło. Biorą pieniądze za sakramenty kościelne. No kiedyś chyba księża są reprezentowali ubóstwo i wierność, tak? Teraz bogactwo, mają dużo pieniędzy, co pół roku jakieś nowe auto z salonu na przykład. Kiedyś była całkiem inna i chodziła do kościoła, chodziła na chórki. No tak, przestałam tam chodzić. No bo wolę iść do galerii. Mogę się pomodlić w domu i nie musi mi nikogo to prosić. Jeżeli by chciał się wyspowiadać, to nie wiem, mogę w myślach to zrobić do Boga, a nie do księdza. Jak chce chodzić, to niech sobie sama chodzi, tak? Ja też chcę trochę odpocząć. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. We wtorek, 17 listopada. Aga planowała ślub z mężczyzną, który okazał się lubelskim tulipanem. Nawet kiedy wyszedł z aresztu, nie zniknął z jej życia. Czego chciał? Jak tylko wyszedł z aresztu śledczego, były SMS-y z groźbami. Nie poskutkowały, bo się nie odzywałam. Chciałam urwać już całkowicie ten kontakt, więc były SMS-y później tego typu, że może zaczniemy coś od początku. I tak, że może jeszcze nam się udać. Twoja rodzina czuła się zaopiekowana przez niego. Znaczy, przede wszystkim ja się czułam zaopiekowana przez niego, bo no, ja się czułam wyjątkowo, naprawdę. Nigdy tak wcześniej, powiedzmy, z żadnym z partnerów nie miałam, żeby ktoś dzwonił do mnie, kiedy wracam z pracy, bo obiad na mnie czeka. Był czuły? Na początku był czuły, ponieważ no, gdzieś tam, prawda, próbował wzbudzić we mnie jakąś tam, jakieś tam uczucia, więc przytulał się, nadskakiwał mi. Całował, prawda? No, sypialiśmy w jednym łóżku, aczkolwiek nigdy nie było zbliżeń seksualnych na początku znajomości. Czyli ten tytuł gdzieś, tak. Impotent? Tak. Myślisz, że jest prawdziwy? Jak dla mnie tak, no ja... On ze mną nie sypiał. Na początku sobie tłumaczyłam to tym, że
choroba dziecka, stres z tym związany, że w pracy mu się nie układało, że firma miała problemy, bo na czas nie były gdzieś tam wypłacane pieniądze za, prawda, wykonane zlecenia. No z drugiej strony to też mi to na początku imponowało, że no w sumie jakiś taki konkretny facet, który nie chce mnie, prawda, po kilku dniach wciągnąć do łóżka. A na czym polegało, jego oszustwo? Które, bo było ich wiele. Od którego chcesz zacząć? No, od choroby dziecka. Zacznijmy, że manipulował moimi uczuciami przede wszystkim, bo mimo, że nigdy nie poznałam tej dziewczynki, widziałam ją na zdjęciach, pokazywał mi zdjęcia na telefonie komórkowym, wysyłał mi MMS-y ze zdjęciami swojej córki. Więc jak to dziecko zachorowało, no to ja byłam jako matka trójki dzieci. Uznawałam w zasadzie tą jego dziewczynkę, no próbowaliśmy coś tam stworzyć razem, jako przyszłą moją własną córkę. Mm-hmm. Zwłaszcza, że wiedziałam, że to dziecko nie ma matki. Matka to dziecko rzekomo, znaczy no rzekomo, no ja wiem, że nie porzuciła, ale tak mi opowiadał, że porzuciła córkę tuż po porodzie, ponieważ dziecko urodziło się chore i jeszcze nabawiło się w szpitalu sepsy, więc ona uciekła. Więc to kłamstwo po prostu no było tragiczne, zwłaszcza, że wspierałam go, nawet dając pieniądze na wyjazdy do szpitala, jak wiedziałam, że ich nie ma, bo mi szkoda było tego dziecka. Tego też, co on czuje, nie wiedziałam, czy to dziecko będzie żyło, czy nie będzie żyło, czy prawda, co będzie z losami tego dziecka dalej. Brało od ciebie pieniądze, prosząc ewidentnie o pieniądze na operację? Bo ja po prostu sama dawałam. Bo on nie prosił? Nie prosił, ale mówił, że on chce jechać, on musi pojechać do tego dziecka. No to wiedziałam, że no skoro nie ma za co, no to chyba muszę dać. Jeździł coraz częściej do szpitala, stan dziecka się pogarszał i w pewnym momencie, nigdy tego w życiu dnia nie zapomnę, napisał mi SMS-a 16 października, Madzia już odeszła. I ten SMS wstrząknął nie tylko mną, ale całą moją rodziną, bo wszyscy wiedzieli o Madzi. Oczywiście w domu przez następne kilka dni panowała grobowa cisza. On miał w nocy drgawki, nie pozwolił się dotknąć, nie pozwolił się przytulić, cały czas płakał. I tylko mówi, że no on się zabije, ponieważ odeszło jego najukochańsze, jedyne dziecko. I on po prostu nie potrafi w danej sytuacji już żyć. Pogrzeb Madzi odbył się po tygodniu, więc po tygodniu troszeczkę sytuacja... A kogo pochował? Nikogo. Nikogo. Ale pogrzeb się odbył. No pogrzeb odbył się. No on mi powiedział, że jest pogrzeb tego i tego dnia. No i ty, najbliższa osoba, powinna się tam zjawić, tak? Tak, powinnam. Ja chciałam tam pojechać wraz z dziećmi. Powiedział mi, że nie, to jest tylko i wyłącznie jego indywidualna sprawa, jego siostry. On z siostrą samotnie wychowywał to dziecko. On nie chce z siostrą, żeby ktoś widział ich łzy i to, jak cierpią na tym pogrzebie. Więc pogrzeb odbył się bez mojej obecności. To tylko wzmocniło twoją To wzmocniło. Więź. Znaczy, no, moment, kiedy nabrałam podejrzeń, to było coś takiego, że zaczynały ginąć z domu przedmioty. Zginęło PlayStation. No i w pewnym momencie, coś tam robiąc w domu, już nie pamiętam dokładnie co, namierzyłam jego dowód osobisty. I namierzyłam papierek z lombardu. Oczywiście tak, w dowodzie była data urodzenia zupełnie inna niż podawał. Nie miał 34 lat, tylko się okazało, że ma 26. I był kwit z lombardu na zastawione moje PlayStation. Jak chciałam z nim porozmawiać o lombardzie, to po prostu urwał temat lombardu, wybiegł z domu, wyskoczył, kłapnął drzwiami, nie było tłumaczenia. No ale ty sobie jakoś to tłumaczyłaś, to zachowanie. Znaczy, no ja później dostałam od razu za moment SMS-y, że no my nie rozumiemy, on potrzebował tych pieniędzy, on odkupi, ewentualnie to wykupi. I że on jest na krawędzi, on się będzie zabijał. Tych SMS-ów było multum, że stoi na jakimś tam moście, no więc po prostu znowu uległam. Powiedziałam, no dobra, no nic się nie stało, no spróbuję zrozumieć, to tylko przedmiot, Boże kochany. Jak dowiedziałaś się, że Bartek tak naprawdę ma żonę, a jego córka żyje i dobrze się ma? I zaczęłam drążyć, no już tak naprawdę wszystko nie dawało mi spokoju. Wzięłam sobie na portalach społecznościowych, takich jak Nasza Klasa, wyszukałam sobie społeczność, w której mieszkała jego była żona. Znalazłam tam telefon do jakiejś takiej zupełnie przypadkowej kobiety. Zadzwoniłam i zapytałam się, czy może mi udzielić jakiejś tam informacji. No i wtedy właśnie się dowiedziałam, że no, Bartek
ma żonę, ta pani dalej tam mieszka, ona nie zostawiła dziecka w szpitalu po porodzie, ona nie wyjechała za granicę, ona nie zmarła, bo oczywiście ją też gdzieś tam uśmiercił za granicą, tak, że była za granicą i gdzieś miała wypadek, czy coś się z nią stało. Dowiedziałam się, że Madzia żyje, to już było dla mnie totalnym szokiem, że oprócz Madzi istnieje jeszcze jedno dziecko, jej młodsza o rok czy o półtorej roku siostra Martynka. Że on tam co jakiś czas pomieszkuje, ale już nie mieszka, no, mieszka z jej rodzicami, a rodzice tak jakby go wyrzucali, ponieważ jest nierobem, nieudacznikiem. Ja byłam w takim totalnym szoku, że do mnie to dochodziło kilka dni. W jego sprawie zapadł wyrok, rok pozbawienia wolności, ale ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Zeznawałaś, dodatkowo wytoczyłaś sprawę o kradzież. Na co jeszcze liczysz? Że poniesie jakieś konsekwencje swoich czynów. Nie tylko wobec mnie, ale wobec innych kobiet. To jest może niesatysfakcjonujący wyrok do tego wszystkiego, co on nam wszystkim zrobił. To, że nas okradł, będzie musiał zadośćuczynić gdzieś tam, prawda, zwracając pewne kwoty pieniędzy. Podejrzewam, że też tego nie wyegzekwujemy. Bo... Na jaką sumę się podliczyłaś? Ja siebie podliczyłam, siebie prywatnie podliczyłam. Znaczy, no może no jakieś około 7-8 tysięcy. Ale straty psychiczne są dużo. Tak, to są straty psychiczne, moralne, tego nikt mi nie zwróci. Mojego cierpienia, mojego bólu, tego, co ja wtedy czułam, co ja przeżywałam. Bardzo bałaś się. Zszargał mi reputację przede wszystkim i opinię. Tego mi nikt nie zwróci. Rozmawialiśmy z Bartkiem, początkowo chciał tu przyjechać. Zapewniał nas gorąco, że on tu przyjedzie i powie całą prawdę o tym, co się między wami wydarzyło. Mówił też, że, i tutaj zacytuję, sprowadziłaś na niego szereg katastrof. Przestał jednak odbierać telefon, napisał, że jednak nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Chociaż jednak wciąż się odzywa. No niestety zawsze tak było, że nigdy nie potrafił dać komuś spokoju, wywierał jakiś taki nacisk psychiczny. Znaczy ja śmiem twierdzić, że nawet przez tego pana straciłam pracę. To była jedna z gruźb, kiedy mi groził, kiedy jak go nie chciałam przyjąć do domu. Doniósł do tych wszystkich instytucji, ale na tym się nie skończyło. Złożyłam doniesienie oczywiście na policji, wtedy też mi zginął telefon. Złożyłam doniesienie na policji, że są groźby tego typu, tam jeszcze były innego typu groźby karalne. No i poszłam do pracy, no niestety dostałam wypowiedzenie. No i jak teraz przekonać kobiety, które są naciągnięte przez takich oszustów, do tego, żeby składały zeznania? Ja tutaj chciałbym przekazać ci duży podziw, że przerywasz tą zmowę milczenia, co chciałbym powiedzieć przez, mam na myśli zmowę milczenia, że jakby chcesz podzielić się tym wszystkim z innymi kobietami, które są bezpośrednio narażone na takie, takie samo przestępstwo i skutecznie z tym walczyć. A co zrobić z tą dobrą, zszarganą opinią? Opinia się ma to do siebie, że można sobie ją odbudować, czy można na nią pracować od nowa i inaczej. Bo ja myślę, że to, co głównie stoi na przeszkodzie, dlaczego kobiety się nie zgłaszają, to jest właśnie lęk przed tym, jak zostanę oceniona. O rany, wszyscy pomyślą, że jestem głupia. Głupota nie jest karalna, Agnieszka. No w przeciwieństwie do tego, co zrobił co zrobił twój amant. Dzięki, że się spotkałyśmy i może w ten sposób parę dziewczyn się zatrzyma, powie kocham. Dziękuję. Dziękuję. Pan sentymentalny to nick mężczyzny, który w ciągu 3,5-miesięcznej znajomości z Agnieszką bez sentymentu wyciągnął od niej 100 tysięcy złotych. Marek był cudownym mężczyzną w tym pierwszym momencie. Praktycznie tak sobie wymyślałam, jaki jest ideał mężczyzny, no to był to właśnie taki ideał, jaki on. Oprócz tego, że kupował mi kwiaty, prezenty, kupił mi futro, wydał myślę z 20 tysięcy na to wszystko, to też na co dzień pomagał mi w takich normalnych, codziennych obowiązkach domowych. Zabrał moje auto, wymienił mi opony, żebym jeździła bezpiecznie, wymieniał żarówki, przynosił śniadania do łóżka, zabierał na romantyczne kolacje. Także naprawdę to była taka piękna, piękna bajka w tamtym momencie. No jak robił tyle, to można się było zakochać, ale żeby mógł tyle zrobić, to trzeba było go wpuścić do swojego życia. Byłaś wtedy po rozwodzie, bez pracy, załamana, no to powinnaś być uprzedzona do mężczyzn, tak na zdrowy rozum. Czym on zdobył twoje zaufanie? On był taki
od samego początku bardzo opiekuńczy, przedstawiał mi swoją córkę. Pisząc, tak? Na tym portalu? Pisząc, wysyłał zdjęcia swojej rodziny i tak bardzo interesował się wszystkim, co się w moim życiu dzieje. A ponieważ wtedy byłam w takim emocjonalnym dołku, więc to tak mi imponowało, że ktoś się tutaj mną interesuje. Ale po jakim czasie znajomości internetowej on tobie proponuje, że będziesz dyrektorem w jego firmie? To było 2 dni. Co miało należeć do twoich obowiązków? Miałam zrekrutować osoby, zorganizować budowę drogi, parking wielopoziomowy. Kiedy miał ci zacząć płacić za tę pracę? Znaczy płacić mieli mi od momentu wprowadzenia w życie parkingu, czyli od obrotów parkingu. A czy od tej pory spotykaliście się na gruncie służbowym, czy częściej się spotykaliście na gruncie prywatnym? To bardzo szybko przerodziło się w związek. W tym samym czasie, kiedy on był ze mną, w jego domu mieszkała jego żona. Oni nigdy nie mieli rozwodu, więc to wszystko było po prostu ukartowane. Cały plan polegał na tym, żeby po prostu wzbudzić we mnie chęć zysków. Żebyś chciała wejść w ten biznes z nimi i de facto, żebyś ty wyłożyła pieniądze, a nie oni. A nie oni. I wyłożyłaś swoją sumę. I wyłożyłam wysokości pieniądze, 100 tysięcy złotych. Natomiast po czasie dowiedziałam się od kierownik akademii, że pieniądze nigdy nie zostały wpłacone. Dlatego też został zerwany kontrakt i... Dlatego nigdy nie zostałaś dyrektorem parkingu, dopełnili podstawowych warunków. Kiedy on wyjechał, to zostawił u mnie swój notes i pendrive'y. Na pendrive'ach odkryłam bardzo dużo różnych umów z ludźmi. Zaczęłam tych ludzi po prostu szukać na internecie. Zaczęłam po prostu dzwonić do wszystkich tych ludzi z umów. Pierwszy telefon wykonałam też do osoby, która była dyrektorem, takim samym jak ja, bo taka była umowa. I kiedy zadzwoniłam to była pani taka Małgosia, do tej kobiety, no to powiedziała mi, że została tak samo oszukana. A na jaką sumę? Też ona na 60 tysięcy. I że osób takich jak ona, tam w jej regionie jest więcej. Ten człowiek, jak się okazało później, to jest wieloletni oszust, no 25 lat. Jest przestępcą, jest świadkiem koronnym w procesie łódzkim i oszukał wielu, wielu ludzi na wiele milionów. Z tych ludzi, których ja znalazłam, te 150 milionów złotych. Udało ci się odzyskać część pieniędzy. I to nie dlatego, że zadzwoniłaś od razu na policję i policja przyniosła ci zwrot w gotówce. Co znalazłaś na tego człowieka i jego współpracowników? To znaczy zaczęłam ich SMS-ami szantażować. Masz teraz nowego ukochanego. Jak dokładnie został przez ciebie sprawdzony? Czy aby nie powinnam zacząć przy pomocy tutaj starszego sierżanta kolejnego sprawdzenia? Bardzo dokładnie został sprawdzony. To on jest Fińczykiem. Finem. Mieszka w Polsce, we Wrocławiu i jest dyrektorem w firmie. Jak daleko jest posunięta ta znajomość twoja z Finem? No mieszkamy razem, jesteśmy po Budujecie roku. Dom? Nie, ale będziemy szukać pod koniec lata. Nie, bo się tak samo zaczyna. Ale ja już nie wyciągam żadnych pieniędzy. Bardzo ci dziękuję i bardzo serdecznie pozdrów swojego ukochanego. Mam nadzieję, że wybaczy mi tę podejrzliwość. Dziękuję. Dziękuję. Ania zakochała się w Leonardo, inżynierze, który pracował na platformie wiertniczej, tak przynajmniej twierdzi. Ta znajomość kosztowała Anię 140 tysięcy złotych. Razem z odsetkami i wszystkimi kosztami jest zadłużona w tej chwili na prawie 500 000 złotych. Inne kobiety, z którymi rozmawiałam, siedziały twarzą do widowni, twarzą do kamer. Ty nie chcesz pokazywać tej twarzy? Nie chcę, bo mieszkam w małym mieście, ludzie się tam znają. A nie jest to powód do dumy i do zeszczytów. I boję się tego, że mało tego, że już zostałam oszukana i w jakiś sposób zraniona, a teraz jeszcze ludzie dołożą mi tego piętna naiwnej, która dała się oszukać. Mężczyzna, który przedstawił ci się jako Leonardo, napisał do ciebie na Facebooku. Opowiedział mi taką cliwą historyjkę o swoim życiu, o tym, że został sam na świecie, ojciec nie żyje, mama nie żyje, jest jedynakiem. Żona zginęła w wypadku samochodowym, no, żonę bardzo kochał, został on tylko z synem. Powiedział, że jest pochodzenia hiszpańskiego, a od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. No właśnie jest inżynierem i pracuje w międzynarodowej firmie. Po 2 tygodniach znajomości powiedział ci, że wyjeżdża do Malezji.
No to chyba trudno liczyć na coś więcej, jeżeli mówimy o takiej odległości. Do tej Malezji teoretycznie jechał tylko na 3 tygodnie. On mi przysłał jakieś tam dokumenty, z których wynikało, że on wygrał jakiś konkurs, casting na ten projekt, na ten kontrakt. Na tym dokumencie, który mi dosłał, była również kwota, jaką ma tam zarobić na tym kontrakcie. I ile miał zarobić? 650 tysięcy funtów. To w przeliczeniu? Jakieś 3 miliony złotych. Przed samym wylotem do Malezji były takie rozmowy na temat tego, że on przyjedzie do Polski. Prosto z tej Malezji? Prosto z tej Malezji, okay. Tak. Miał już wykupiony bilet, już było wszystko gotowe na jego przyjazd. Dzień przed jego przylotem dostałam SMS-a od celnika z lotniska w Malezji, w Kuala Lumpur, że pan Leonardo został zatrzymany na lotnisku, ponieważ przewoził ze sobą właśnie te 650 tysięcy funtów w bagażu. Tak. Ale po co niby do ciebie pisał? No bo pan Leonardo prosił o to, żebym wiedziała. Tak, bo on nikogo innego poza mną przecież nie ma na tej ziemi. Tak? No i tam mi powiedzieli, że został zatrzymany i że będzie, jakby to tłumaczyć na polski, jakiś taki proces wyjaśnienia tej sytuacji, skąd on ma te pieniądze i dlaczego je próbował przewieźć. Ale żeby ten proces mógł się odbyć, to trzeba zapłacić jakąś tam kwotę pieniędzy. Nie pamiętam dokładnie, chyba to chodziło o 6 tysięcy. Nie pomyślałaś sobie, facet przemyca pieniądze i ja mam za niego płacić? Nie. Raczej w tym momencie to bardziej myślałam o tym, że kurczę, już miał być jutro, miałam o 10 go tam odebrać z lotniska, a tutaj... Takie nieszczęście. Takie nieszczęście, dokładnie. Największa kwota, jaką mu jednorazowo przelałaś, to 80 tysięcy złotych. Na co potrzebował takiej sumy? Bo w momencie, jak on już te pieniądze miał przelać, które zarobił po tym lotnisku, te pieniądze trafiły gdzieś do jakiegoś pośrednika, do jakiegoś banku w Stanach Zjednoczonych i oni mieli to przelewać na konto do Polski, nawet na moje konto. Te 3 miliony miało wpłynąć na twoje konto? Tak, no bo przecież w Polsce będziemy kupować dom. I faktycznie wpłynęło, tylko nie tyle, ile miało wpłynąć. A ile wpłynęło? $200. Więc dzwonię i dopytuję, o co chodzi, co się dzieje. To nie taka kwota miała być. A pan, który ze mną, który prowadził niby tą sprawę, bo to był jeden człowiek, który się ciągle ze mną kontaktował z tego banku, mówi, że wie pani co, to jest jakaś pomyłka, to jest jakaś w ogóle straszna, ja zaraz to sprawdzę. I po jakieś pół godziny do mnie oddzwonił i powiedział, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy tak jakby zablokował te pieniądze, bo chce sprawdzić źródło pochodzenia, legalność i tego typu rzeczy. I w związku z tym, że ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy będzie to sprawdzał, to potrzebna jest właśnie te 80 tysięcy złotych, jakiejś takiej opłaty, też kaucji, nie wiem jak to nazwać. Ale Leonardo nie mógł zapłacić tych 80 tysięcy, że to są jego pieniądze. No nie mógł, bo nie miał. On twierdzi do tej pory, bo on się odzywa regularnie, co jakiś czas i informuje mnie o tym, co się niby dzieje w jego życiu, że on mi odda, tylko on cały czas nie może tych 3 milionów wydobyć odzyskać. Z tej Ameryki, z tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, któremu zapłaciłaś 80 tysięcy. 80 tysięcy zapłaciłam. I masz potwierdzenie wpłaty? I mam potwierdzenie wpłaty i dostałam nawet taki certyfikat, który potwierdza, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy sprawdził te pieniądze i nie ma żadnych zastrzeżeń, wszystko jest ok i zwolnił te pieniądze. Znowu dostałam takie pismo teoretycznie z FBI, że potrzebna jest znowu jakaś wpłata, bo tym razem FBI zatrzymało te pieniądze. I to był ten moment, kiedy powiedziałam dość, kiedy wydało mi się to wszystko podejrzane. Tak. Wysłałam taką informację, łącznie z załączeniem tych dokumentów, do konsula w Waszyngtonie. I natychmiast pan konsul mi odpisał, że to jest oszustwo, że takich pieczątek, jak są na tych dokumentach, już się od dawna nie używa. Że bardzo często się zdarzają takie sytuacje i że po prostu zostałam oszukana. Pierwsza reakcja twoja, pierwsza myśl? Szok. Nie wierzyłam, że dałam się tak oszukać. Były różne myśli, tak? Bo nie wiadomo, co z tym zrobić. To są ogromne pieniądze. Ty nabrałaś pożyczek, żeby mu pomóc. I takie zawiedzenie się na tym, że ja chciałam pomóc, a zostałam oszukana. Rozmawiałaś z nim o tym? Po przerwie.
Masz kilkaset tysięcy długu, blisko pół miliona. Jak ty sobie w ogóle radzisz? No właśnie, nie radzę sobie. W najbliższy piątek. Dziewczyny wydziergane na maksa. Gdyby nie tatuaże, na pewno nie byłabym sobą. Są integralną częścią mojej osobowości. Mężczyźni traktują wytatuowane dziewczyny jako bardziej skore do no, różnych uciech. Faceci na imprezach rzeczywiście reagują bardzo mocno na tatuaże, podrywają, czuję fame i czuję się z tym zajebiście. Czy podobają ci się wytatuowane dziewczyny? No kurczę, jasne, że mi się podobają. A masz sam jakiś tatuaż? Niestety nie, ale plan... Ale wygląda spoko, dałby radę. Po co kobiety robią sobie tatuaże? Rozmowy w toku w piątek 20 listopada. Ania zakochała się w Leonardo, majętnym inżynierze z platformy wiertniczej. Zostawił ją z długiem 500 000 złotych. Czy Leonardo wie, że jest już spalony? Tak. Ale on cały czas zaprzecza, on cały czas mówi, że to jest nieprawda, że on te pieniądze zarobił faktycznie. On mi odda te pieniądze. No, a mówiłaś mu, że to są fałszywe pieczątki? Tak. I co on na to? Nie, to w ogóle jakaś bzdura. To on absolutnie zaprzecza, bo chce wyłudzić kolejne pieniądze. A wie, że byłaś na policji? Tak. Chyba czuję się bezkarny, chyba wie, że... Ale nie poszłaś na swój komisariat. No nie, nie. Właśnie z tego samego powodu, dlaczego się nie pokazuje tutaj. Policja ustaliła, kto te pieniądze odbierał. I okazało się, że jedne pieniążki odebrał jakiś ciemnoskóry młody chłopak. Drugie pieniądze kobieta w arabskim stroju. A czy policja zaleca ci, żebyś trzymała kontakt z Leonardem? Tak. Czy masz go zerwać i nie dać się już więcej wystawiać na pokuszenie? Zalecają mi, tak, żeby kontynuować gdzieś tę korespondencję, żeby był świeży, że tak powiem, materiał do sprawy. Masz kilkaset tysięcy długu, blisko pół miliona. Jak ty sobie w ogóle radzisz? No właśnie nie radzę sobie już w tej chwili. Zamknęłam działalność, którą prowadziłam do tej pory. Pracuję na czarno, żeby po prostu wiązać koniec końcem, żeby komornicy nie zabrali wszystkiego. Twoja mama poszła do pracy. Tak. Czy robi ci wyrzuty, że tak się stało, mimo że ona jest na rencie? Przepraszam. Zdarza się. Były takie momenty, zanim znalazłam pracę, że... Nie miałyśmy nawet na to, żeby iść kupić chleb. I nie mieliście nikogo, kto by mógł wam pomóc? Wszyscy ci, których prosiłam o pomoc, wszyscy się odwrócili. W pewnym momencie już przestałam prosić po prostu. A twoja siostra? Też się odwróciła. Zdajesz sobie sprawę z tego, że teraz dla ciebie jedynym wyjściem jest ogłoszenie? Upadłości konsumenckiej. Co zrobiłaś w tej sprawie? Znalazłam taką panią prawnik, która powiedziała, że jak najbardziej ona mi pomoże i są przesłanki ku temu, żeby tą upadłość ogłosić. Ale niestety wynagrodzenie pani mecenas jest tak wysokie, że nie stać mnie na nie. To jest ponad 40 tysięcy. Jedyne, co możesz zrobić, to rzeczywiście walczyć o upadłość konsumencką. Niekoniecznie z prawnikiem, który robi to komercyjnie, bo istnieje cała rzesza osób takich jak ty, które pomagają. Również stowarzyszeń prawnych, które są w stanie nieść pomoc bezpłatnie. Zorganizowaliśmy ci poradę prawną blisko twojego miejsca zamieszkania. To nie jest twoje miasto, skoro nie chcesz w tej chwili, żeby ci, którzy z tobą mieszkają tak blisko, wiedzieli o tym, co się wydarzyło. Natomiast i to jest taka porada na już. Będziesz też mogła zupełnie za darmo skonsultować się z naszym prawnikiem, naszym ekspertem w naszym programie, który już badał twoją sprawę, przejrzał wszystkie dokumenty, które nam dostarczyłaś i też potwierdza, że możliwa jest ta upadłość konsumencka. Oczywiście trzeba odczekać rok, tak, ale nie możesz siedzieć bezczynnie. Chcecie dowiedzieć się, jakie jeszcze triki stosują oszuści, którzy udają zakochanych?
Chcecie wiedzieć, jak się przed nimi uchronić? Na naszej stronie rozmowywtoku.tvn.pl znajdziecie wideoporadnik, który pomoże Wam uniknąć oszusta. Pamiętajcie jednak, że ich pomysłowość nie zna granic. Tak czy inaczej zalecam mieć uszy i oczy otwarte. Jutro w Rozmowach w Toku. Dlaczego moje dziecko nie chce chodzić do kościoła? Powinnaś chodzić do kościoła, spowiadać się, przyjmować komunię, nie dziecko. Będę. Bo zobaczysz, no kiedyś, jak ty tego teraz nie ale będziesz robiła, twoja dusza będzie potępiona normalnie. Ale do czego to mi jest potrzebne? Nikt teraz nie ma prawie. Do ślubu kościelnego, ale... Ale cywilny też będziesz mamą chrzestną. A bez bierzmowania nie weźmiesz i niestety musisz chodzić do kościoła, żeby... Nie, ja nie będę tam chodziła, nie będę traciła czasu. Nie wierzę w tą Biblię i tak dalej, ponieważ dla mnie nie jest udowodnione i ja w to nie będę wierzyła. Próbowałam używać takich argumentów, na przykład, że Pan Jezus cierpiał takie męki za nas na krzyżu, a ty jednej godziny w tygodniu nie potrafisz poświęcić, no to przecież to jest tragedia. Jak chce chodzić, to niech sobie sama chodzi, tak? Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie.